Najważniejsze jest to, że to, jak sobie radzisz z tymi słabszymi dniami, tak naprawdę definiuje to, kim jesteś, a to, kim jesteś, definiuje to, gdzie trafisz. To jest trochę skomplikowane, ale bardzo proste ze względu na to, że gorsze dni są normalne. Po pierwsze, musisz to zaakceptować, trzeba to zaakceptować. Ja, jeżeli mam słabszy dzień, to akceptuję. Następnie utrzymuję swoją samodyscyplinę, czyli staram się robić te wszystkie rzeczy, które robiłem w momencie, kiedy miałem te dni zwycięskie. Czwarta rzecz, lubię sobie pójść do lasu i po prostu pobyć sam ze sobą i ze swoimi myślami i sam dojść do odpowiednich wniosków. Po czwarte, to jest wdzięczność i ona działa według mnie najbardziej, bo jeżeli zrozumiemy, że na świecie są ludzie, którzy, nie wiem, są biedni, nie mają co jeść, czy nie mają nawet pitnej wody w domu, no to automatycznie ten gorszy dzień w naszym przypadku jest po prostu kolejnym dniem, w którym musimy się podnieść i kolejnego dnia wstać, ruszyć i robić swoje. Siemanko, siemanko. No, Alan wyszedł dzisiaj wcześniej ode mnie na trening, bo punkt 7, ja jakiś punkt 17. No i tak pobiegłem w jedną stronę mola do końca. Nigdzie go nie znalazłem. Pobiegłem teraz w drugą stronę mola. No i patrzę na główne boisko, bo tu jest główne boisko. Myślałem, że on tu trenuje, bo tutaj ostatnio trenował. Kilka razy patrzę, nie ma go. Myślę, gdzieś on mi zginął. Podbiegłem jeszcze kawałek dalej i obrócę ekran. No i tutaj mamy piłkarzy. Tutaj mamy piłkarzy. O, Alan właśnie tam trenuje. Mamy Alana. Jest, supek. No i właśnie. No i takie budki. Siema. Jak tam? Dobrze. Dobrze? To dobrze. Widoki masz tutaj niezłe. Niezły masz tu krajobraz. I chyba motywację, co? Do takich ćwiczeń na takim miejscu. Ja już pierwsze 3 kilometry za sobą. Nie, nie, lecę dalej. Jeszcze mam 7 przed sobą. Idziesz później na kawę? To w tej pierwszej restauracji, tam gdzie pizza? Ale to ja tak skończę gdzieś co najmniej za pół godziny. No to dobra, to ja biegnę i przybiegnę tam do tej restauracji. Dobra. No i tak właśnie w pocie czoła, od 7 rano, od 6 rano trzeba pracować na wyniki, no po prostu te wyniki same nie przychodzą. Wyniki same nie przychodzą, tylko trzeba naprawdę, naprawdę długo i ciężko na nie pracować. I tak jak już nieraz mówiłem, że inni po prostu tej ciężkiej pracy nie pokazują, dlatego inni jej nie widzą i później ci inni mówią, że tym pierwszym się udało albo że oni już tak od zawsze. No niestety, nie od zawsze. I tak jak ja, żeby zarobić więcej kasy, to po prostu siedzę do pierwszej nad ranem i coś robię, żeby zarobić tą kasę. I później o 6 wstaję od 2 miesięcy, żeby znowu gdzieś tam coś chodzić, gdzieś coś biegać, żeby znowu lepiej zdrowszym być i tak dalej. No i ciągła praca i mnóstwo wyrzeczeń. Po prostu nie da się inaczej. Nie da się inaczej i to jest pewne, stuprocentowa prawda. Myślę, że teraz nie mogę pominąć bardzo, ale to bardzo ważnej historii, bo z życia wzięta, bo z dzisiaj wzięta, wczoraj, przedwczoraj, moja historia, więc w 100% prawdziwa, bo sam ją przeżyłem. A więc był pierwszy dzień, kiedy przyjechaliśmy tutaj do Chorwacji, czyli jechaliśmy 15 godzin, w nocy tylko jakieś 2 godziny spania, czyli ogólnie bardzo zmęczony. Na drugi dzień cały dzień smażenie na słońcu, dość taka mocno opalenizna jakby, czyli no dużo tego słońca. Wczoraj trzeci dzień, no i tak oczywiście bardzo intensywnie spędzony dzień, jakiś tam trening i tak dalej. Wczoraj bardzo psychicznie ciężki dzień, strasznie trudne nowe rzeczy poznawaliśmy, jakieś nowe techniki, nowe sposoby, gdzieś tam coś działania, pozyskiwania oczywiście w sprawie zarabiania pieniędzy. Szkoliliśmy się naprawdę od mega fachowców, takich, którzy zarabiają dużo kasy i dużo różnych zmian w głowie znowu, dużo jakichś nowych informacji, po prostu tak bardzo dużo informacji. No i
to, że właśnie było to zmęczenie, to, że było to słońce dzień wcześniej, później taki ciężki umysłowo dzień, dużo bardzo myślenia i tak dalej. No i co później? No i później się okazało wieczorem, że rozbolał mnie brzuch, rozbolała mnie głowa. W ogóle to od tego słońca, od tej opalenizny, wiecie, jest taka gorączka czasami, że ci jest zimno, bo takie dreszcze masz przez tą opaleniznę. No i w ogóle ogólnie tragedia. Taki byłem zmęczony, że po prostu o godzinie 8 już byłem wykąpany, leżałem w łóżku, gdzie jeszcze na przykład przez ostatnie tutaj dni, czy miesiące, czy coś, jak byłem gdzieś na wakacjach, to jeszcze nie byłem tak przemęczony, jak byłem na przykład wczoraj. Czyli, że o 8 leżę w łóżku i idę spać. Po prostu musiałem odpocząć, ale to jest normalne, tak? Tylko co dzisiaj, kiedy wstałem rano o 6 i tylko poczułem się normalnie, to nie myślałem, że dobra, dzisiaj zrobię sobie dzień przerwy, tylko od razu trening, od razu ciśniemy dalej, od razu działamy dalej, bo tylko wiem, że w taki sposób da się osiągnąć swoje cele. Bardzo prosta sprawa, bo gdybym dzisiaj odpuścił, to pewnie jutro też by mi się już bardziej nie chciało znowu biegać czy tam coś robić. Pojutrze jeszcze bardziej i to jest właśnie droga do tego, że później przerywamy swoje rzeczy, które mamy jakby określone, tak, swoje zadania, przerywamy swoje cele, przerywamy swoje marzenia i dalej tkwimy w tym samym miejscu, co jesteśmy, albo nawet spadamy w dół. Jest taka piosenka, samotnie spadam w dół, coś tam. No i także takie właśnie, takie buty, więc jak tylko dzisiaj już czułem się dobrze, odpocząłem przez całą noc, pospałem pełno 8 godzin, bez obudzenia się, bez niczego, bez myśli głupich, znaczy nie głupich, tylko bez całych, bo nieraz przez cały dzień się coś robi, później się kładzie do łóżka, jeszcze się o tym myśli, jeszcze myśli, jak to, jak tamto, jeszcze się analizuje. Wczoraj nie było analiz, nie było myśli, nie było nic. Wczoraj był wieczorem odpoczynek. I dzisiaj 6:30 już przebrany i już gotowy do nowego dnia. Naprawdę, to jest bardzo, bardzo ważne. Bardzo dobrze wiem, że takich dni będzie jeszcze mnóstwo, takich ciężkich dni, takich dni, gdzie wręcz będzie się już można poddać, gdy już wszystko się będzie walić po kolei, jedna, druga, trzecia rzecz, gdzie będzie bardzo ciężko, ale właśnie dziesiątki przeczytanych książek, setki osób, z którymi pozytywnymi się spotykam, oglądanie filmów, słuchanie e-booków, podcastów, różnych rzeczy. To jest właśnie coś takiego jak łatanie dziur w asfalcie. Po prostu w naszej głowie przez właśnie takie cięższe, gorsze dni albo miłe komentarze nam bliskich osób, czyli nie uda ci się i tak dalej, słuchanie opinii innych, że po co ty to robisz i tak dalej. To jakby w takim nowo, świeżo położonym asfalcie to są takie małe dziurki, małe szczelinki, małe dziurki. A później właśnie te e-booki, te książki, ci ludzie, którzy nas motywują do działania, czyli tak jak może ja teraz ciebie, to jest właśnie takie łatanie później tego asfaltu, takie znowu ładnie zagładzanie i znowu jest czysta droga do startu, mocnego startu samolotu na szczyt, rakiety wręcz, a nie samolotu. Szykujemy się do wody? No ja nie wchodzę, ale ty już tutaj widzę prawie gotowy. Mega, mega morze, z rana spokojne. Ej, jedno bardzo ważne pytanie, Alan. Bardzo, bardzo, bardzo ważne pytanie, bo dzisiaj na swoim filmie poruszałem znowu takie coś motywacji, że mamy ciężkie dni i ważne, żeby nie poddawać się podczas tych ciężkich dni, bo tak jak sam wczoraj widziałeś, o 8 wieczorem po prostu byłem zdechnięty, padnięty, w ogóle bardzo źle się czułem i o 8 już poszedłem spać, ale dzisiaj rano, jak tylko się obudziłem i poczułem, że dobrze się czuję, no to nie odpuściłem, nie powiedziałem, że kurde, muszę jeden dzień odpocząć albo coś, tylko wstałem i dalej trening, nie? I teraz pytanie do ciebie, czy ty też masz takie dni i ewentualnie jak sobie z nimi radzisz? Tak, też miewam takie dni, bo to jest tak naprawdę normalne i pierwsza rzecz to trzeba zaakceptować, bo jest to normalne. Najważniejsze jest to, że to jak sobie radzisz z tymi słabszymi dniami, tak naprawdę definiuje to, kim jesteś, a to, kim jesteś, definiuje to, gdzie trafisz. To jest trochę skomplikowane, ale bardzo proste ze względu na to, że gorsze dni są normalne. Po pierwsze, musisz to zaakceptować, trzeba to zaakceptować. Ja jeżeli mam słabszy dzień, to akceptuję. Następnie utrzymuję swoją samodyscyplinę, czyli staram się robić te wszystkie rzeczy, które robiłem w momencie, kiedy miałem te dni zwycięskie. Czwarta rzecz, lubię sobie pójść do lasu i po prostu pobyć sam ze sobą i ze swoimi myślami i sam dojść do odpowiednich wniosków. Po czwarte, to jest
wdzięczność i ona działa według mnie najbardziej, bo jeżeli zrozumiemy, że na świecie są ludzie, którzy, nie wiem, są biedni, nie mają co jeść, czy nie mają nawet pitnej wody w domu, no to automatycznie ten gorszy dzień w naszym przypadku jest po prostu kolejnym dniem, w którym musimy się podnieść i kolejnego dnia wstać, ruszyć i robić swoje. Dobra, wiesz co, to powiem Ci, że tylko mega ja wyniosłem jakby to dla siebie, w sumie już po raz kolejny, uświadomiłem sobie to, że po prostu to jest wliczone w cenę tego, co chcemy osiągnąć. Czyli po prostu to jest normalne, to jest całkowicie normalne, że podczas naszej drogi gdzieś tam do osiągnięcia celu trafiamy po prostu na dni słabe i o nich już możemy, jeśli dzisiaj jeśli ruszyłeś dzisiaj, wystartowałeś i chcesz coś osiągnąć, to bądź pewny, że na takie dni natrafisz. Po prostu już bądź pewny i się na nie przygotuj i wiedz, że jak tylko na nie trafisz, to okej, no to ten dzień taki słaby, no kiedy ja na przykład wczoraj się bardzo źle czułem i w ogóle nie byłem w stanie biec, no to wiadomo, no to ten dzień musiałem odpocząć. Ale już dzisiejszy dzień, czyli następny dzień od razu, no to po prostu trzeba było to zaakceptować. Ten wczorajszy dzień, a dzisiaj od nowa ogień i cisnąć. Takie dni kształtują ciebie. Nie? No właśnie. No jeżeli ty się poddasz, to automatycznie ten dzień słabszy może spowodować, że nie osiągniesz swojego celu. No właśnie, ja tak właśnie mówię, że na przykład jak się raz poddamy, to później będziemy mieć jakby większe prawdopodobieństwo i słabość na to, że się poddamy drugi raz, później trzeci raz, później powiemy, że nam się nie chce, a później będziemy wymyślać, że nie możemy, bo coś, chociaż moglibyśmy i coraz bardziej w końcu przerwiemy swoje cele, marzenia i no i jak każdy kończy szybko, później w przerwaniu swoich celów. Właśnie, taka jest cena. Taką cenę trzeba zapłacić za dojście do swojego celu. Nieważne, czym on jest tak naprawdę. Dobra, kończymy na dzisiaj. Wystarczy. Pamiętajcie, zostawcie jakieś komentarze. Łapkę w górę i... No i tyle. Widzimy się w kolejnym filmie. Jeszcze 10 minut temu, jak byliśmy tutaj tylko za ranem, to plaża była praktycznie pusta. A teraz już jest dużo ludzi. Ale właśnie po treningu kąpiel w morzu o 9 rano, bez ceny. Idziemy od razu bez zamoczania, bez kombinowania, bez takiego tu, prosto do wody. I tak będzie najłatwiej pokonać opór. Thank you.